Hej, cześć, siemanko, ja się nazywam Pater i witam was w kolejnym odcinku z GTA 5. Jesteśmy w nowej kryjówce w Alcuin, czy jak to się ta miejscowość nazywa. Bierzemy sobie auto, tutaj stoi masa aut. Piękne auto, możemy sobie wziąć. Włączamy muzyczkę i jedziemy do najbliższego dostawcy misji, czyli... Nie wiem, kto jest najbliższy. Ja, nasz przyjaciel! Francis McCreely. Teoretycznie to tutaj Bruce'ego lewamy, ale tutaj też Garrett od nas chce, no i Derek jako nowy, chociaż i tutaj mamy Ray, Bocino i oczywiście United Liberty Paper. Mamy od zasrania, także powiem misji. Wydajcie łapkę w górę. O, Wayne do nas dzwoni. Have things ever made sense? They made sense inside. 3 meals a day, time in the yard, lockdown at 8. Out here, mad crazy. Tell me about it. On the down low, I think Playboy wants me dead. Might just let him do, put a cap in my dome. End it all. That what you want? Seriously? Nah, fuck that shit. I ain't ready to go out yet. I need you to get him for me. I can't do it myself. He was my boy back in the day. But I won't be able to forget. Seem like you got my back, Nico. Help me out on this one, dog. I'll stick by you till the end. Take him out for me. That's a pretty heavy request, Dwayne. Playboy was your best friend. And he's always been straight with me, more or less. I'll have to think about it. Dobra, dostaliśmy kolejną tak jakby prośbę. Ciężko to nazwać prośbą. Generalnie oni od nas wymagają tych rzeczy, które robimy dla nich. Więc... dobra, ale nie zmieniajmy sobie na razie osoby, do której jedziemy. Bo to auto, delikatnie mówiąc, już źle nam skręca. Dotarłem do Francisa McCreely'ego. I to jest nasz jeden z kolejnych misjodawców. Jest to nasz policjant McCreely. Sure, ma, sure. I've always been a good boy. You know me, Ma. Yes, I'll make commissioner. No, I don't care about Packy. Listen, Ma, I've gotta go. Love you too. Good to see you. I'm sure. You know, it's funny, but I see a lot of me in you. You know why? No. You know there's no good and no evil. Just shades of fucking gray. Whatever. You make things 1% better, that's enough. That's our duty. If you say so. Oh, I do say so. I want to make things a bit better. By any means necessary. And you, what do you want? I want to get paid. Sure. Co wie Niko? On chce po prostu zarobić, jego nie obchodzi co będzie i jak będzie to zarobiona kasa, chce po prostu zarobić. On od początku mówił nam, odkąd go poznaliśmy, że chce panienek kasy szybkich aut i bogatych mieszkań, w sensie, no, dużych i bogato wyglądających mieszkań. And the moon is made of cheese and the streets is paved with gold. Ale kuzyn, no niestety zrobił jak zrobił, no i... Excuse me? Sami widzicie, no. He is sin. But it'll take me a year to get the evidence. More maybe. And maybe good men will get taken down by that evidence. Maybe people make mistakes. But this guy is scum. How much? Oh, how much? Good money. Two G's. Two? To naprawdę dużo. You know, if someone was to tell me you were some fresh off the boat killer with more balls than brains, I'd say... Dzisiaj powiedzielibyśmy pięć koła. Okay, you got a deal. Na start. Później można by było podbijać, bo wiecie, inflacja, te sprawy. W tamtych czasach, kiedy zostało kręcone GTA, no, inflacji takiej nie mieliśmy. Udaj się na blokowisko East Holland.
Dobra, najpierw to ja muszę tutaj skołować auto, a że tutaj mamy policyjny wóz, to jak najbardziej to będzie spoko. McCreely nas kryje. Włączamy to dziwne radio i jedziemy, bo mogę tutaj auto z tego względu, że McCreely nas kryje i on nam pozwolił na te auto, tak mam taką nadzieję. Już rozwaliłem auto. Cholera jasna. No, moi kochani, musicie konkretnie mi dać łapkę w górę za te wszystkie misje, za to wszystko, że gramy tutaj dla was, gram tutaj dla was, przechodzę GTA. Jeżeli wam się spodobał jakiś film na kanale, to również możecie udostępnić ten film na mediach społecznościowych. Może wasz znajomy, rodzic, nie wiem, babcia, siostra, ktokolwiek, kto was ma w znajomych, z automatu udostępni ten film, albo przynajmniej wejdzie w link i zobaczy, wow, podoba mi się ten film, może zostawi subskrypcję, może zostawi chociaż łapkę w górę pod filmem. Każda łapka to jest zwiększający się zasięg, czy to w dół, czy to w górę. Wiadomo, dla twórcy lepiej, żeby to była łapka w górę, ale dla zasięgów nie ma znaczenia, czy dasz łapkę w dół, czy dasz łapkę w górę. Świadczy to o jednym, że po prostu mamy zwiększone zasięgi. Dasz łapkę w dół, działa tak samo jak łapka w górę. I'm outside the project. Where is he? Should be on the second floor. Keeps an eye on all his boys from up there. The guys you see are gonna be working for that scumbag in one way or another. Okay. Anyway, these projects all got the same layout. A staircase leading up on either side. Try to get off the ground floor before getting violent. Violent? Me? Yeah. Przemoc, ja? Remember, you're doing a real service for the community. To jest najlepsze. Niko? Przemoc? Nie, skąd? Własną matkę by zaszlachtował, gdyby tylko zapłacili odpowiednio. Dobra, którędy się tu wchodzi na górę? Okej, już widzę, że Nikoś tutaj szaleje nam. Poszukamy tutaj wejścia na górę. O! Mam. Fuck you. Fuck you. O ty gnoju. Bon. Dobra, gin. Weź mnie tą broń, Nikuś. A piać nie mam życia. Chłopiec na dole, tak? Gin! Dobra, ja i przemoc. Dobra, żeruj glebę! Łaj za jedno. Okej. Cholera!
Nie mam życia! Nie mam życia! Co ty robisz, Nikuś? Dobra, przyczepiłem się do ściany i możemy naparzać w gościa. No nie, Niko! Teraz musisz przeładowywać. Dobra. Wiecie? Ja zmienię na coś lepszego. Chodź tu. Screw you! Mendo jedna. Gin. A, on mnie tutaj strzela jut. Odszedł gnój. Nogi go mogę, nie? Leż! Jesteś na strzała, gościu. Nie tu. Tu. On się schował łajza na górze, ale... Znowu... Mam tyle życia. Mam apteczkę. To jest przegenialne. Gdzie on? Jak on jest tutaj na górze? Dobra. Mamy broń. Ops. O, wy gnoje kapitalistyczne, psy. Rozerwij się, chłopie. No nie! Dobrze. Niko, ty nie masz... A, masz jakąś lepszą broń. Chodź tu. No dobrze, w łeb go. Headshota. I screw you! Ja go chcę rozwalić! Panie! Surrender. You wouldn't kill an unarmed man, would you? This isn't my choice. The... Nie ma litości. Sorry. Szczerze? Clarence'a. Nie był Clarence? Szczerze?
Śmiem wytłumaczy? W ich historii można się pogubić, tak szczerze mówiąc, ale swoją drogą powiem wam tak. Mógłbym go zachować, ale jaki sens wtedy ma GTA? Nie wiem, czy to by zmieniło na misji, czy to by nie zaszkodziło dla Niko. Jestem zdania, że to jest GTA i nie powinno się cackać z jakimś potafianem. Więc tutaj akurat, no... trzeba gnoić wszystkich, co popadnie. Bo to jest w sumie GTA i jeżeli byśmy się cackali nad każdym, no to niekoniecznie fajnie by nam ta gra szła. No, wiecie. To jest Niko. Niko zabija na zlecenia i raptownie, nie wiem, z jakichś dziwnych powodów ma możliwość uratowania. Jako co? To nie o to chodzi, żeby ratować wszystkich, bo mieliśmy już jedną decyzję o ratowaniu pewnej osoby. No ale czy to ma sens w historii GTA, kiedy Niko zabija takiego Dimitriego, a jakiegoś zwykłego gościa nie zabije? Więc dla mnie osobiście to nie miałoby sensu, gdyby Niko ratował ludzi, którzy tak naprawdę są drugoplanowi w tej grze i na dobrą sprawę nie są jacyś tacy naprawdę, naprawdę ważni. Bo chociażby Dimitri był bardziej ważny, zaszkodził Romanowi. I zaszkodził nie tylko Romanowi, zaszkodził praktycznie połowie miasta, więc jego zabicie miało jakiś sens, jego ocalenie nawet miało jakiś sens, bo to fabularnie też może by było coś. W gruncie rzeczy jestem zdania, że no nie warto jest... O, wygraliśmy. Nie warto jest sobie darować osobom życie w GTA, gdyż to mija się z celem. Tried to convince me to let him go. Said he'd get out of town. I finished him anyway. Going blue? You shouldn't trust a word that comes out of that scum's mouth. The streets are a little bit cleaner now he's gone. 1%. Whatever you say, they don't look much cleaner from where I'm standing. Dobra, lecimy do kolejnej misji, bo szkoda, żebyśmy marnowali czas. Weźmy sobie to coś nowego, bo tutaj chyba jeszcze nie byliśmy. Ray, to się nazywa dokładnie Ray Bocino. I lecimy do kolejnej misji. Ja oczywiście pominam wam tą całą drogę, no bo jest bez sensu. Pewnie auto po drodze mi się zapali, no ale trudno się mówi. Jest dobite to auto. Więc widzimy się na miejscu u Raya Bocino. Dobra, moi kochani, jesteśmy u Raya Bocino. Ja tamte auto policyjne zapaliło mi się, z czego wziąłem po drodze taksówkę. I teraz możemy kontynuować naszą przygodę. Playboy, co chcesz od nas? Tylko, że z tym życiem to raczej nie zawojujemy świata. Musimy coś zjeść. Gdzie najbliższa... sorry. Gdzie najbliższa knajpka? Jakakolwiek knajpka. Tu. I musimy tutaj właśnie sobie pojechać do tej knajpki. Okej. Chciałbym chociażby, żeby tutaj gdzieś hot dog był. Zabij Playboya lub Dwayna. Okej. Ja tutaj wybiorę sobie Dwayna, z tego względu, że mam takie wrażenie, że Playboy jest spoko gościem i da się go na swój sposób lubić. Mamy całe żyćko, jak widzicie, bo mnie zabili. Niechcąco podjeżdżałem pod właśnie... pod hot doga i mnie zabili dziady. Trudno się mówi. I lecimy zabić Dwayna.
Nie jestem w stanie, że Dwayne jest postacią taką, która mi się nie rzuca jakoś tak specyficznie w oczy, więc... Killing dziada. Nie był Dwayne chyba, co? Lecimy, Killing Dwayna. Nie wiem, co wy byście wybrali, ale ja wybrałem właśnie tą ścieżkę. Nie wiem, czy to ma znaczenie na późniejsze misje, ale... uważam, że właśnie Playboy jest dla nas jakiś taki... It ain't that simple, Dwayne. This is nothing personal. Fuck you, man. We was tight. You fake like the rest of them. Wiecie, jakbym zabił Playboya, to też on do nas by miał pretensje. Hell, Nico, no! Dobra, won, dziadu. Widzę naturalna selekcja w Los Santos. Jakim Los Santos? I put Dwayne out of his misery. You did what you had to do, Nico. You got yourself that money. Good for you. You want me to come around? You took down Dwayne, Nico. I see your face. I see the cat that killed my mentor. Dwayne was like a father to me. I can't be around you no more. It's over between us. Now, I don't want no beef, but now you and me got some. So it's best if we just stay the hell away from each other, man. Shit. You nothing but a cold-hearted killer, man. I mean, where the love? Where's your heart, homie? Man, you ain't cool. You try to find something to live for, man. Yeah, cheer out, bullies. Aż ty głupi? O, pałę mamy. Wypróbujmy pałę. Ale wodza. Chodź tu. Ty, ziomek. Chodź, cię spałuję. Pałam go! Niech ma za swoje. Ile? Dałeś mi kasy? Gówno. Dobra. Robimy teraz misję. Tak jak mówiłem, no lecimy do tego ziomeczka. Tutaj sobie. Teraz mamy jeszcze Francisa. Mamy tutaj Gerego i mamy sobie Derricka. Jedźmy może do Ray Buccino znowu. Czy kogoś najbliżej, żeby daleko nie jechać. Do Derricka. Jedźmy sobie do Derricka i zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądać. I oczywiście wam pominę tą całą wycieczkę, no bo... Tak sobie podjedziemy, no bo nas stać. Mamy tyle ciul kasy, że możemy sobie właśnie tutaj do punktu docelowego pominąć i to jest spoko. I dobra, pod kreską. I'm beyond being taken down. Jaki żul! Hey, hey, hey! Your brother said you needed a hand. Looks like you need more than that. Yeah, yeah. Cool. Zwykły menel z ławki. Serio. Hey! Wake up, you fucking junkie! I'm awake. I was just wishing you'd leave. Hey, hey! Sit down. That's pretty good gear. I'm pretty high. Good for you. Okay. Don't get sanctimonious on me. Okay. Why do you do this to yourself? Because it feels nice. Because it feels better to be high than not. Does it stop you thinking? It stops you caring. Which is even better. Trochę słońca i mnie normalnie cała szyja swędzi. Mam uczulenie. Tak a propos, jakbyście się dziwili, że ja tak szyję dotykam co chwila, ale mam straszne uczulenie na słońce. Rok w rok, każdy ciepłe dni, ja mam szyję całą czerwoną i taką jakby krostę wielką, nie wiem jak to nazwać, takie plamę wyskakuje mi i strasznie to swędzi dziadostwo. Ja uwielbiam słońce, uwielbiam ciepłe dni, ale mam właśnie z tym problem, że zaraz cała skóra mnie swędzi. I made a mistake, but I admitted it.
We all make mistakes. Exactly! And this guy is still threatening to kill me and my family! What's his name? Bucky Sligo. Bucky Sligo. I heard he was living in Alderney. Can you get access to police computer? Sure. Find the fuck. Shut him and his pals up. Okay. His pals up. Okej, mamy znaleźć radiowóz, tylko zawsze się kojarzyło znalezienie radiowozu z kilkoma gwiazdkami. Zobaczymy jak teraz, no to nie będzie łatwe. Nie ma policji? Nie ma. Dobra, próbujemy, YOLO. Szukajmy bazę danych policji według nazwiska i teraz budzkę. Sligo. Szukamy gościa. Jest budzki Sligo, więc... Jedziemy do Derek. Na bombach! Drogi. Jedziemy się narzeć burgerków. Czy wy wiecie, że już jest mięso z próbówki? Takie chamskie mięso z próbówki? Ja uważam, że takiego mięsa nie powinno się sprzedawać, bo to jest chemiczne strasznie. Jak może być mięso z próbówki? Zawsze była świnia i ze świni, czy z, nawet z krowy, robiło się mięso. Teraz, tak mówię a propos burger shota, tego, do którego mamy dojechać. Bo to jest, moim zdaniem, no, zwolennicy zabijania, nie zabijania zwierząt, powiedzą super, będę jadł, będę kupował i w ogóle. Ale ja powiem, no nie, bo teraz już jemy masę rzeczy chemicznych i to takich zdrowo-chemicznych, że naprawdę są chemiczne. A co dojdzie do tego, że będziemy mieli zwykłego kotleta na talerzu w niedzielny obiad z próbówki, no to dopiero będziemy albo jacyś więcej osób będzie uczulonych, albo będą się robić jakieś nie tego z dzieci. No i będą z tego więcej, będzie z tego więcej problemów niż zalet takowego jedzenia z próbówki. Dobre to jest do spróbowania czegoś nowego, ale moim zdaniem to nie jest do jedzenia na co dzień. Jedziemy za przyjacielem. Sorki. Jedziemy. Jazda, jazda, jazda. Jesteśmy pan policjant, który w porządku pilnuje, więc... Jedziemy z bombami. Nie wiem jak to dokładnie się nazywa. Wiem, że sygnały świetlno... O nie, obróć mnie się. Synek! Nie o takie polskie mój dziadek walczył. Chociaż mój dziadek nawet jakby żył. Jakby mógł mi opowiedzieć, bo każdy kiedyś miał obowiązek wojska, jeszcze mój dziadek to te czasy, że stan wojenny, wojna i w ogóle, a to bardzo stare czasy,
to powiem wam, że nie walczyłby o Polskę, z tego względu, że mój dziadek nie był ani jeden, ani drugi. No jeden może tak, ale drugi na 100% nie był z Polski. Uciekł do Polski. I to tyle. Byłaś, maciura. Enjoying yourself. Let's end this shit. You like? Nie ma tu kolejnego gościa? Dobra, to podchodzimy i robimy mu. A kuku! Kuku, synek! Żebym mógł tu bombę walnąć, ale nie mam bomby. Ale by było jasne. Dobra. No już, byłaś. Chodź tu. Skup policję. Super. No to czekałem. Dobra. Biorę to auto, bo jest nowsze i lepsze i mniej zniszczone. I lecimy. Tylko wyłącz te sygnały. Tak to nie uciekniemy policji nigdy. Zobaczcie, jak to fajnie. Zginę. Fuck off, zginę. Moje sygnały. Dobra, wyłącz. Chciałem pokazać widzom, jak wyglądają sygnały, które są poniszczone, bo to chyba jedyna część, której sygnały się różnią, jak są poniszczone od normalnych. W piątce to do końca nie wychodzi dobrze. Jak mamy duży obszar? Od zasrania duży obszar. Trochę to potrwa, zanim ucieknę policji. Ale nic. Za każdą łapkę w górę szybciej będę jechał. Także łapki w górę, dzwonki, subiczki, żeby to auto się nie rozwaliło. Uwaga. Skok kaskaderski zaliczony, no super. Kasę dostałem, ale to tylko kasa. A ja chcę tutaj ucieknąć policji. Jadę pod prąd dlatego. Szmaty! Muszę tu jakoś jechać. Dobra, może na piechotę ucieknę im. Tutaj, jak widzę, policji nie ma, więc wystarczy tylko... Głos straciłem. Wystarczyłoby kawałek... jakąś lewą ścieżką. I myślę, że zgubimy tutaj policję. Ciśnij, Niko. Już nas gubią?
Tak! Zgubili nas. 6,5 koła. Wow, opłacało się tę misję robić. Potrzebowałem auta. Nico! Nico, my boy! Good to hear your voice. To speak to you, I mean. Derek, you okay? Bucky and his boys are dead. What? Sorry, not off for a second. Bucky martwy? Good. Dobry dzik. Yeah, alive. But dead. It's all the same though, isn't it? Living, dead, good, bad, right, wrong, chalk, cheese. I'll speak to you when you're back among the living. Dobra. Siadamy do auta i... Moi kochani, to by było na tyle. Fajna muzyka, ale muszę ją wyłączyć. Dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli macie taką ochotę. Udostępniajcie na mediach społecznościowych materiały, bo wiadomo, tak jak wspomniałem, no każdy materiał, który się wam podoba, może się spodobać waszym znajomym, czy to z Facebooka, czy to z Instagrama, czy to gdziekolwiek, gdzie udostępnicie, na jakichś Discordach, na jakichś, nie wiem, innych mediach społecznościowych, których nie wymieniłem. I po prostu taki materiał dojdzie do większej ilości osób. Jednocześnie, żeby doszedł też do większej ilości osób bez udostępniania, no to dajcie łapkę w górę lub łapkę w dół. Wiadomo, że dla twórcy lepiej, jak jest łapka w górę, z tego względu, że łapka w górę, no to jest oznaka, że dany materiał się podoba. Łapka w dół, no oznacza, że dany materiał się nie podoba, ale działalność jest taka sama, co łapki w górę. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o linki w opisie każdego materiału i pod tym filmem też jest, też macie linki do Idea Shift i Capsule, gdzie możecie zakupić sobie kubki, maseczki, bo tak w sklepach, w miejscach zamkniętych dalej musicie te maseczki nosić. Nie wiem po co, skoro widzicie się z takimi osobami na mieście, ale okej, niech będą. No i druga taka opcja, że możecie sobie kupić koszulki, bluzki, bluzy, możecie sobie zakupić również plecaki, podkładki, podmyszkę, no masa jest tego wszystkiego, nie mam tam chyba, oprócz tego nie mam na telefon etui, zwiesiłem się trochę. No i też zachęcam was do zobaczenia mediów społecznościowych jak Facebook, Instagram, Twitter. Na Twitterze takie małe tweety wrzucam częściej ostatnio niż na Facebooku, chociaż na Facebooku pojawiła się informacja o darmowych gierkach. Jak widzę, że są jakieś darmowe gierki gdzieś za friko, a są naprawdę fajne, no to czasami wrzucę taką informację, albo po prostu o informacji, że na przykład, nie wiem, Xbox miał 20 lat, obchodzi w tym roku 20 lat od swojej premiery, więc takie informacje się pojawiają, więc jeżeli chcecie, no to was serdecznie zapraszam. To by było na tyle. Ja się nazywam Pater, a to było GTA 4. Bajos, pa pa!